Cześć, tutaj Ola i witam się z Wami w nowym filmie. Będzie to vlog z krakowskich targów książki, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Będziemy tutaj sobie czytać głównie tą książkę i będę gdzieś tam w trakcie przebitek Wam o niej opowiadać. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do filmu. Hej, tutaj Ola i witam Was w pierwszym update'cie w tym filmie. On będzie takim przerywnikiem pomiędzy tymi przebitkami, jakie możecie widzieć właśnie z Krakowa, z mojej podróży do Krakowa, oczywiście na krakowskie targi książki, które zaraz pewnie zobaczycie, jednak ostrzegam już tutaj, że tych przebitek z samych targów nie ma prawie wcale, jest ich bardzo niewiele, za co Was bardzo przepraszam, ale będąc tam po prostu wyleciało mi trochę z głowy, aby je nagrywać i też było tam bardzo dużo osób i nie czułam się aż tak bardzo komfortowo, więc no w takiej po prostu formie będzie ten vlog, ale ja też bardzo lubię nagrywać właśnie takie wyjazdy i to co tam robię to jest dla mnie też super pamiątką, także spędziłyśmy także po prostu fantastycznie czas z moim przyjaciółką Mają właśnie podczas tych 2 dni w Krakowie, także mam nadzieję, że udzieli Wam się ta pozytywna atmosfera i no mówię, to był naprawdę fantastyczny czas. Także jeśli chodzi też o same targi i o same książki, to zaraz Wam pokażę oczywiście, jakie książki kupiłam, ale do rzeczy. Tak jak możecie widzieć na przebitkach, czytałam tam sobie książkę, no i nie chciałabym pozostać gdzieś tam, chciałabym po prostu o niej coś Wam opowiedzieć. Mianowicie, tak jak mogliście zauważyć, wybrałam sobie na właśnie te 2 dni na wyjazd taką dosyć krótką książkę, czyli Ciche wody, ponieważ wiedziałam, że będę ją w stanie po prostu przez ten czas przeczytać, a potem będę mogła się już po prostu zabrać za książkę, jakie przywiozę sobie z targów. Także zdecydowałam się właśnie na tą książkę, ona miała zaledwie 200 stron, także bardzo, bardzo fajnie. Ja o tej książce słyszałam dużo opinii, jednakże takich dość średnich opinii, bo ludzie raczej oceniali na takie 3, 3,5 gwiazdki, nawet 2 gwiazdki. Raczej były to takie opinie średnie w stronę tych słabych, ale byłam bardzo zaintrygowana tą książką, ponieważ przede wszystkim klimat oraz ogólnie cały jej opis gdzieś tam bardzo do mnie przemawiały i chciałam to poznać po prostu na własnej skórze. No a mianowicie, tego Wam opowiem w ogóle w tym update'cie bardziej o jej, powiedzmy, fabule, a następnie w tym końcowym jeszcze update'cie, w sensie zakończeniu, powiem Wam po prostu gdzieś tam bardziej moje odczucia. A więc tak, ta historia, jak już Wam powiedziałam wcześniej, jest bardzo klimatyczna, szczególnie na tą porę roku, jaką jest jesień, ponieważ w ogóle bardzo mi jakoś tą książkę tutaj prześwietla. I'm sorry, mam tutaj po prostu lampę, bo jest bardzo ciemno, no cóż, mamy jesień, ale no tak to po prostu wygląda. W każdym razie ten klimat w tej historii jest no, niepowtarzalny, uważam, ponieważ akcja rozgrywa się w Szkocji, w takim, obszarze ośrodka letniskowego, wypoczynkowego, taki trochę kemping, domki letniskowe nad jeziorem właśnie w Szkocji i tam ciągle pada, bardzo mocno pada, więc jest taki klimat bardzo wilgotny, taki no trochę mroczny, trochę jest tak ciemno nam się wydaje, no właśnie jeszcze ten deszcz pada, wszystko jest takie przemoknięte, więc to jest taki bardzo no gdzieś właśnie jesienny klimat. I ta książka to są tak naprawdę opowiadania. Opowiadania sprowadzone z perspektyw bardzo wielu osób, które właśnie na tym kempingu, na po prostu na swoich gdzieś wakacjach się znajdują. I to jest bardzo intrygujące, ponieważ my tak naprawdę jako czytelnicy czujemy się, jakbyśmy podglądali tych bohaterów, ponieważ my wręcz tak
zagłębiamy się gdzieś w ich umysł, wchodzimy w ich myśli, ponieważ mówię, czujemy się, jakbyśmy ich podglądali, bo dowiadujemy się o nich takich faktów z życia, których może nie do końca oni by nam chcieli powiedzieć, których nawet my byśmy nie do końca chcieli wiedzieć, bo to są takie często bardzo mroczne myśli o bardzo intymnych też sprawach, intymnych problemach, bo ci ludzie często zmagają się właśnie gdzieś z jakimiś różnymi problemami, z jakimiś traumami, czy opowiadają nam też jakby, może nie to, że opowiadają nam, tylko mówię, my wchodzimy w ich umysł, poznajemy ich myśli i często po prostu są to ludzie, którzy gdzieś tam nie do końca są ze swojego życia zadowoleni, z tego w jakiej pozycji na przykład w związku, w jakiej są pozycji w swoim związku, w swoim małżeństwie, w rodzinie. To są często takie dość, można powiedzieć, powiedzmy przyziemne problemy, bo jednak takie, z którymi gdzieś wielu ludzi się po prostu zmaga, ale to w jaki sposób my jako czytelnicy możemy właśnie się w to zagłębić, bo po prostu mówię, wchodzimy do umysłu tych ludzi, jest bardzo intrygujące. Jeszcze wiecie, ten klimat, ta atmosfera tego padającego deszczu, to tak wszystko podkręca fajnie. Chociaż co prawda spotkałam się z tą opinią i wydaje mi się, że trochę się z nią mogę zgodzić, bo no, oczywistym faktem jest to, że niektóre opowiadania podobały mi się mocniej, a niektóre mniej. Ale tutaj właśnie ta natura też i to, jak bohaterowie z tą naturą oddziałują, no bo ma duży wpływ, bo na przykład w pierwszym opowiadaniu mamy kobietę, która wychodzi biegać, no i mocno pada i tak naprawdę cała akcja skupia się wokół tego, że ona idzie biegać, no ale my, mówię, jesteśmy po prostu w jej umyśle, więc to jest najbardziej istotne. Ale dużo tych opowiadań właśnie, no ten klimat, ten deszcz ma duże znaczenie. Także tak, to naprawdę było mocno intrygujące, także dokładnie Wam jeszcze mówię, powiem, jak gdzieś moje większe odczucia co do tego są gdzieś na końcu tego filmu, ale taki mały sneak peek, że naprawdę uważam je za takie mocno wciągające i sprawiające, że ja jak na przykład czytałam tą książkę w pociągu, było ciemno, czy rano jak też jechałyśmy, bo czytałam ją zarówno właśnie rano jak jechałyśmy, więc no było jeszcze jasno, ale nie było za dużo osób w pociągu, wiecie, miałam za oknem po prostu zmieniający się krajobraz, który jak wspomniałam wcześniej, tutaj ta natura była gdzieś trochę istotna, to a ten klimat ogólnie był taki też no sprawiający, że po prostu mogła się to tak zagłębić, skupić się tylko na tym i serio to było bardzo takie no fajne, takie brakuje mi teraz słowa, że no czułam się taka po prostu zagłębiona w to bardzo i tak oddana tej książce, tak z nią popłynęłam, ale to tak no, właśnie no powiem Wam jeszcze dokładnie później, bo żeby po prostu coś móc jeszcze powiedzieć na końcu tego filmu, także w sumie książki Wam może pokażę już na koniec, żeby nie było, bo to będzie w sumie wtedy pewnie taki mniej więcej, żeby ten update tutaj nie był aż taki długi i też zobaczycie jakieś tam właśnie przebitki z targów, więc książki Wam pokażę już za moment. Także wracajcie do Krakowa i do naszych przebitek. Tutaj widzicie nas już w drodze na śniadanie. Wybrałyśmy się do bardzo fajnej miejscówki o nazwie Krusz. Mieli tam przepyszne kanapki, a także słodkości, bo zdecydowałyśmy się na cynamonkę, co zaraz zobaczycie, a także w drodze powrotnej do pociągu w croissanty. Tutaj już w drodze do kuzynki Mai, u której nocowałyśmy i tutaj zostawiałyśmy sobie bagaże i... Jesteśmy jutro targi książki, ale dzisiaj też bardzo fajny dzień. Był to bardzo fajny dzień, zdradzę Wam. Tutaj akurat w drodze do Muzeum Narodowego odwiedziłyśmy tam wystawę artystów XX i XXI wieku i naprawdę byłyśmy w szoku, jak obszerne były tutaj zbiory. Naprawdę od młodej Polski do czasów współczesnych, także bardzo, bardzo fajnie. Tutaj akurat taki ciekawy labirynt, też taki intrygujący pokój, gdzie Maja zagrała na jakimś instrumencie, a także takie fajne lustra, także możecie nas sobie zobaczyć. Tutaj już w drodze na cynamonki do miejscówki, której nie potrafię wymówić nazwy, więc napiszę Wam w opisie albo tutaj. I tutaj już zmierzałyśmy do księgarni, bo wybrałyśmy się do księgarni De Revolutionibus
Use Books, którą polecała mi moja pani bibliotekarka, za co bardzo serdecznie dziękuję. Była to naprawdę bardzo klimatyczna księgarnia, mieli bardzo duże zbiory. Co prawda tą książkę, którą chciałam tam zakupić, nie było, ale kupiłam tam taką pocztówkę, którą zaraz zobaczycie. Ogólnie mieli bardzo piękne kartki, także naprawdę fajne miejsce. No i tutaj już lokal, do którego wybrałyśmy się na kolację, i było to miejsce o nazwie Mezalias. Naprawdę przepyszne jedzenie, kuchnia libańska, super, bardzo Wam polecamy. Tutaj już w drodze powrotnej na noc. No i kolejnego dnia, czytałam sobie jeszcze właśnie rano w tramwaju, jak możecie zobaczyć, wybrałyśmy się na śniadanie do miejscówki o nazwie Targowa 2 i również bardzo duża polecajka, bardzo taki ciekawy klimat, dużo obrazów, dużo roślin. No i nasze jedzenie także było przepyszne, tutaj możecie mnie zauważyć, zadowolona już z jedzenia. No i na targach książki. Co prawda nagrałam bardzo mało klipów, ale chociaż te parę Wam tutaj wrzuciłam. No i także zdjęcia z dziewczynami, które miałam okazję spotkać. Bardzo się cieszę, że udało nam się złapać. Tutaj już możecie te zdjęcia zauważyć, także zaraz przejdziemy już do zakończenia. Zadowolone dziecko. Bardzo. Kupiło się dziecko. Tak, zaraz pokażę, co kupiłam. Okej, okay, a więc dla mnie to jest bezpośrednio po, dla Was wy właśnie obejrzeliście przybytki z dalszej części mojego wyjazdu i właśnie też z targów. No i cóż, przychodzi mi tą książkę gdzieś dla Was podsumować, powiedzieć, jak mi się podobała, czy nie i tak dalej, a więc ja naprawdę uważam, że ta książka była dobra i ja gdzieś trochę wyłamię się może poza te średnie opinie co do niej, bo mi się ona naprawdę podobała. Ja uważam, że ten klimat faktycznie może w niektórych opowiadaniach był lepiej zachowany, w niektórych gorzej, ale mimo wszystko gdzieś patrząc na jej całokształt byłam usatysfakcjonowana z tej lektury i naprawdę mogłam się tak zagłębić, trochę zapomnieć o, wiecie, innych aspektach i naprawdę czułam się mocno wciągnięta, zaangażowana i to naprawdę było bardzo intrygujące, że jako czytelnik mogłam po prostu poznać takie no myśli gdzieś trochę, takie mocno intymne po prostu tych bohaterów, to było bardzo zajmujące i takie, mówię, intrygujące. A co prawda, jeśli chodzi o ten klimat jeszcze, faktycznie w niektórych opowiadaniach ta przyroda grała większą rolę i tam gdzieś może serio to było może wtedy bardziej intrygujące, bo no przez to, że był ten deszcz, więc gdzieś, gdzie jeszcze ta przyroda grała większą rolę, to faktycznie to tak gdzieś się ze sobą spinało i wtedy no, dopełniało się to po prostu. Mówię, niektóre opowiadania zdecydowanie bardziej przypadły mi do gustu. Na przede wszystkim pierwsze opowiadanie, jakoś tak ono najbardziej też chyba zapadło mi w pamięć, to jak o tym mówiłam wcześniej, to była ta kobieta, która wyszła po prostu pobiegać. Ale też na przykład bardzo, bardzo mocno zapadło mi w pamięć opowiadanie, które akurat tutaj przyroda grała mniejszą rolę, ale było to opowiadanie kobiety, która została na godzinę sama właśnie w domu, a to była kobieta, która miała po prostu dziecko i chyba nawet dwójkę dzieci i męża, a to na nią zawsze spadały wszystkie obowiązki domowe i ona nigdy nie miała dla siebie gdzieś tam czasu. No i ten mąż postanowił właśnie zabrać dzieci gdzieś tam, miała godzinę swojego czasu do zagospodarowania. No i ona przez cały ten czas po prostu myślała, co może zrobić i no ten czas po prostu na tym jej gdzieś tam spadł, więc to też było takie mocno intrygujące i zajmujące, no i dające też tak trochę do myślenia. W każdym razie, podsumowując, naprawdę uważam, że była to dobra lektura, polecam Wam ją szczególnie na ten okres właśnie jesienny, bo ten klimat jest moim zdaniem niepowtarzalny, i znaczy niepowtarzalny, naprawdę dobry i w takie dni, kiedy byście mieli za oknem właśnie padający deszcz, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale po prostu właśnie deszcz, to myślę, że to by było jeszcze mocniej spotęgowane i naprawdę no, można by było się tak zupełnie odciąć i wiecie, być tak na tą książkę mega, po prostu mega wkręconym, jeszcze mówię, ten deszcz u Was w tle, w tej książce, no idealnie. Ja w sumie niestety tak nie miałam, bo jak jechałam, to się niestety, chociaż nie.
Jak byłam w Krakowie drugiego dnia, to padało, ale jak już wracałam, to w sumie aż tak chyba mocno. Chociaż nie, padało, ale to było ciemno. Chociaż to w sumie trochę faktycznie dawało. Więc nie przez całą książkę, ale trochę też mogłam tego odczuć. Także przejdźmy teraz do książek, jakie kupiłam na targach. Kupiłam książek 7 i jestem z nich serio bardzo zadowolona. To są chyba moje najlepsze targi pod względem książek, jakie kupiłam, bo serio to są książki, które gdzieś tam chciałam i nie były to takie, wiecie, jakieś bardzo impulsywne zakupy, tylko serio uważam, że w sensie nie uważam, że też impulsywne zakupy są złe, bo jeśli chodzi o targi, to wydaje mi się być to jakby jak najbardziej w porządku. W każdym razie mówię, ja jestem ze swoich książek bardzo zadowolona. Mówię, kupiłam ich 7 i przejdźmy, pokażę wam. W sensie widzieliście też chyba na przebitce, ale tutaj jeszcze wam pokażę tak dokładnie. Księżniczka Bari to jest nowość od wydawnictwa Bowiem, Uniwersytetu Jagiellońskiego z serii Żurawiem. To będzie moja 4. książka od nich. Tutaj mamy mieć duży aspekt Korei Północnej i też gdzieś realizm magiczny, więc brzmi bardzo intrygująco. Następnie z tej książki, nie wiem czy nie najbardziej się w sumie cieszę, Króliczek od wydawnictwa poznańskiego, to będzie mieć dopiero premierę 8 listopada, także na targach można to było dostać wcześniej, z czego się bardzo cieszę, bardzo mnie intryguje to i bym chciała to zacząć jak najszybciej. Następnie również książka, którą bardzo mocno chciałam, czyli Dom sióstr marnotrawnych. Za to również chciałabym się zabrać jak najszybciej, bo wiem, że tutaj ten klimat właśnie też jest podobno taki mocno jesienny. Za te książki w ogóle wiem, że najszybciej się zabiorę. Następnie książka, która intrygowała mnie już od długiego czasu i niezwykle szlachetne stworzenia. O tej książce, ta książka ma bardzo dużo pozytywnych opinii na Goodreads, ale zagranicznych. To jest książka literatury pięknej, ale bardziej intrygował mnie fakt, że tutaj mamy mieć olbrzymią ośmiornicę, która będzie rozmawiać z główną bohaterką, także I'm speechless. Następnie Dopóki rosną cytrynowe drzewa, o tym było bardzo głośno i stwierdziłam, że w sumie sobie to zakupię, bo chciałam to przeczytać, a była też promocja właśnie w wydawnictwie poznańskim, jak kupowało się 3 książki i to właśnie tą sobie dobrałam, także wydaje mi się, że będzie fajna. Opowieść podręcznej. Tą książkę czytałam, ja wam o niej dużo bardzo mówiłam na kanale, ale nigdy jej nie miałam, nie mam swojej książki, a była za 15 zł, więc mega się cieszę, niestety nie było testamentów w tak atrakcyjnej cenie. I ostatnią książką, którą w sumie najmniej bym się spodziewała, że kupię, Do raju. Ja nie czytałam Małego życia i nie wiem, kiedy za tą książkę się zabiorę, ale słyszałam bardzo pozytywne opinie, także mam nadzieję, że szybciej niż później, ale tak, także to są wszystkie książki, jakie kupiłam na targach. Dajcie mi koniecznie znać, czy byliście na targach i jakie książki wam udało się kupić. Jestem bardzo ciekawa. Także tak, to by było już na tyle. Mam nadzieję, że to jest taki vlog podróżniczy, bo w sumie z tych samych targów gdzieś mojego czytania nie było aż tak dużo tutaj, ale że tego typu film wam też się także spodoba. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!